W Warszawie, znakomity rzeźbiarz, no, talent samorodny Jędrek Wasilewski połonina, od niego w zasadzie zaczęło się to całe takie dzianie artystyczne w Bieszczadach, pierwszy komisarz galerii sztuki w lesku, wreszcie zcicho Pękalski, no, postać nietuzinkowa. Ja pamiętam czasy, jak założyliśmy Bieszczadzką grupę twórców, że zcicho był jedynym, który potrafił tym wszystkim amatorom powiedzieć, jak Ostrzy się dłuta, jak trzeba rozrabiać farby, żeby uzyskać odcienie, dodatkowe kolory, bo, bo ci ludzie malowali, robili coś tam, ale nie mieli tej wiedzy fachowej. Czyli była ta taka maleńka grupa, parę osób, od której się zaczęło, a teraz jedzie się artysta w artystę, co wieś to artysta, tu maluje ktoś ikony, tu co ktoś rzeźbi, tu galeria, tam galeria. Dzisiaj się wzorują na tych osobach, które pan opisał właśnie w tej książce Zakapiorskie Bieszczady, ale mam wrażenie, że Zdzicha Pękarskiego to pan właśnie pokazał światu w swoich reportażach. Myślę, że... że Pewnie tak, to jest, jest, jest w tym wiele racji, ale to, że ja zacząłem patrzeć inaczej na Bieszczady, to jest też zasługa Zdzika Pękarskiego. On, on y, pokazał mi, że te Bieszczady to kiedy przyjechałem w Bieszczady, co ja o Bieszczadach wiedziałem? Jakiś tam Ognomi szkaleń, jakieś tam Wilcze Echa, prawda, były filmy, y, y, książka Gerharda. I, i, I wydawało mi się, że te Bieszczady, one są pozbawione y, jakiejś głębszej historii, czegoś więcej. I nagle Pękalski mówi, nie, nie, słuchaj, tu są wspaniali ludzie. Góry są piękne, ale w dolinach żyją ludzie. I oni czasami są jeszcze piękniejsi niż te góry. On mnie wziął, zaprowadził do babci rosiowej, znakomitej rzeźbiarki, kaleki. No, w takiej sztuki ludowej, jak robiła babcia Rosiowa. Ona Dzisiaj była... już nie ma. Nie ma, nie ma. To był samorodny talent, to była ta świadomość taka bardzo prosta. Tego się już nie znajdzie. Mhm. I Wróćmy jeszcze do pańskich reportaży telewizyjnych. Ja tak sobie myślę, że to nie jest takie proste wyrwać się z miasta z kamerą, mikrofonem, dotrzeć do ludzi, którzy mają jakąś filozofię życiową, swoją wielką, głęboką najczęściej, choć wyglądają na prostych ludzi. I trzeba ich przed tą kamerą otworzyć, rozwiązać im języki, otworzyć ich duszę. Pan to potrafił zrobić. Jak się to Panu udawało. Czasami się te kamery ma na kilka godzin, czasami na kilka, naście godzin, nie dłużej. Ale e, ci ludzie znali mnie z dawien dawna. Ja byłem dla nich tutejszy. Ja nie byłem obcy. Nawet jeżeli przyjeżdżałem z kamerą, e, z, z ekipą telewizyjną, to, to ja byłem swój. Ja byłem swój. Myśmy nie udawali przed sobą. Ja ich doskonale znałem, oni wiedzieli, że nie mogą udawać przede mną, bo ja ich dał, znałem z dawien dawna, nie wiem, czy można powiedzieć to w telewizji, ale ja z nimi też niejednokrotnie wódkę piłem, więc to była taka, taka znajomość. Taka znajomość była i, i otwarcie ich zrobienie, oni mi ufali. I teraz, jeżeli człowiek ufa dziennikarzowi, to nie ma problemu. I tak sobie myślę teraz, że ta książka Zakapiorskie Bieszczady, choć jest tak napisana balladowo, można powiedzieć, takim pięknym językiem balladowym, to ona jest, stanowi dzisiaj dokument tego, co w Bieszczadach było, a niejednokrotnie już dzisiaj tego nie ma. No tak, bez wątpienia. Oczywiście tamtych Bieszczadów już nie ma, nie zobaczymy. I kilka dni temu, kiedy dostałem informację, że jedna z, z, z pań na Uniwersytecie Warszawskim pisze doktorat z moich zakapiorskich Bieszczadów, to ona. Pisze o tych Bieszczadach, które były, tych Bieszczadach lat 60., -tych, 70., -tych, no może jeszcze troszkę 80., -tych. tych Bieszczadach romantycznych, bo teraz króluje komercja, teraz rzeźbiarz, kiedy robi rzeźbkę, to on tylko ją sprzeda, on już nie podaruje nikomu, a wtedy nie było problemu, on wziął, wyrzeźbił, spotykało się go, o fajne to jest, weź sobie, podoba ci się i... I nikt nie chciał za, za nic pieniędzy. To, inne to była inne Bieszczady. Chciałam jeszcze o innej książce. Dzikie pola socjalizmu, czyli kowbojskie Bieszczady. I sam motyw kowbojów bieszczadzkich. Dzisiaj to już jest właściwie rzecz nie. Zjawisko niespotykane, prawie że, prawda? Kowbojów w bieszczadach jak na lekarstwo. Ale Pan jeszcze miał okazję spotkać takich prawdziwych kowbojów. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, że mianowicie tu pisze Pan w tej książce o tym, że jak wielką inspiracją były bieszczady dla twórców filmowych, ale też dla pisarzy różnego rodzaju. Jak Pan myśli, co spowodowało to? Czy to właśnie ta dzikość tej krainy, taka inność, ale też krwawa historia tych ziem spowodowała, że tak wielu twórców czerpało inspirację z tej samej krainy, z której czerpał Pan? Nie. E, początkowo raczej to. E, ta, ta dzikość, bo, bo pierwszy film, który jest o bieszczadach i dzieje się w bieszczadach to jest Rancho Texas. To, to nie jest nawiązanie do tej krwawej historii bieszczadów. To jest jak gdyby fascynacja tą dzikością. Ktoś spotyka dwóch młodych ludzi, którzy w zupełnym pustkowiu wypasają sta do tysiąca krów. Gdzie podchodzą wilki, i oni na dobrą sprawę nie mają żadnych. Oni nie mają się jak bronić. No, może tylko głownią z ogniska zapaloną yy, yy, iść do tego wilka na ten. Tak zaczęła się. Oni odkryli te bieszczady, ale tak prawdę powiedziawszy, te kowbojskie bieszczady, one nigdy nie istniały. One nigdy nie istniały. Ona, one zostały stworzone na użytek dziennikarzy i pisarzy. Ich nie było. I tak na dobrą sprawę, jedynym kowbojem czyli człowiekiem, który ubierał się tak po kowbojsku, był Jędrek Wasielewski Połonina. Miał swoje konie, ubierał się tak, jak ubierali się kowboje na Dzikim Zachodzie. I teraz, kiedy on przejeżdżał w lecie przez te Bieszczady, a lubił jeździć, no to wszyscy widzieli tego Jędrka i mówili, och, to jest kowbojskie, kowbojskie Bieszczady, to tu są kowboje. Ale też oglądałem film w Polskiej Kronice Filmowej, taki dwuminutowy, z 66 60 60 roku, kiedy... E, Lutek Pinczuk dla potrzeb telewizji założył kapelusz i tam gnał na koniu przez połoninę wetlińską. Ale przecież lutek miał tego konia po to, żeby mu materiał woził, bo, bo cały czas remontował tą chatkę, puchatka na połoninie, a jak nie remontował, to zbierał, zbierał jagody i, i te kobiałki na konia i, i ten koń mu znosił na dół. On nie, nie, nie traktował. Tylko z, jako środek swojego transportu. Konia. Tak, to był to zwyczajny środek transportu. Kolejny temat, który chciałam właśnie tutaj poruszyć, to jest to, że też ym, jak ryba w wodzie, czuje się pan w, pisząc o etniczności i wielokulturowości Bieszczadów, Beskiduńskiego. I o tym właśnie mówi zaginiony świat Bieszczadskiego Kresu. Yy, dziś właściwie to, o czym pan pisze, możemy oglądać w muzeach i skansenach. No nie do końca. Dlatego, że nigdy nie został opracowany całościowo nie. temat polskiej szlachty zagrodowej. Nie ma czegoś takiego w literaturze. A kiedy się zaczęła terrorystyczna działalność UPA w Bieszczadach, to ona była skierowana przede, przede wszystkim przeciwko szlachcie zagrodowej, bo oni byli nośnikami patriotyzmu. Nie ten prosty taki chłop, który, który niewiele nie, nie rozumiał, wiedział, nie, nie czytał. Mhm. Oni też niewiele różnili się od tych chłopów, ale mieli tą polską świadomość. Nigdy nie został zrobiony temat Niemców, osadników. Z czasów kolonizacji Józefińskiej. Oni żyli tutaj sześć, siedem pokoleń w zwartych grupach. Nie rozmyli się ze względu na to, że byli protestantami i kultywowali tą tradycję niemiecką. Nie ma tego tematu zrobionego. Zresztą nie tak dawno ukazała się wspaniała książka y, 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 pani Helbig pod tytułem Niepko. Ona jest córką osadnika z, z miejscowości Stebnik, Steinfelos. Ona opikuje, opisuje, jak ci Niemcy tam żyli. Znakomicie żyli z Polakami, Rusinami, Żydami. I wreszcie nie ma zwartej publikacji na temat Cyganów. Co my wiemy o Cyganach Bieszczadzkich? Oni zostali tak samo unicestwieni jak Żydzi. A w każdej wsi było trzy, cztery rodziny cygańskie, mieszkające na obrzeżu, które zajmowały się przede wszystkim kowalstwem. I nagle teraz się okazuje, w Bieszczadach jest jeszcze coś ze trzy rodziny Cyganów w Baligrodzie. Ale oni już wcale nie, nie są Cyganami. Oni nie udają nawet, że są Cyganami. Zostali spolonizowani. I o tym już prawie nikt nie pamięta. Jest jeszcze jedna książka wydana ostatnio Bieszczady Góry Magiczne. Wydaje mi się, że to jest piękna Bieszczad, pokazana w pigułce przez Pana. I że dzięki tym wspaniałym opisom, które Pan tu zamieścił, ten album jest niezwykły. Mam trochę dyskomfort, dlatego że to, na ten album złożyła się praca dziesięciu fotografików, a na okładce jest Andrzej Potocki. Tylko dlatego, że ja napisałem tekst w formie eseju i pod, pod, podpisałem trochę zdjęć. No ale wydawca tak sobie, tak sobie to umyślił, że... Zaufał panu. Nie wiem, zaufał mi. Być może, że, że to jest też... No ta znajomość Bieszczadów powoduje, że mam pewną łatwość pisania. To nie, nie jest tak, że ja muszę się o, naoglądać czegoś, naczytać czegoś i dopiero na podstawie tego zaczynam pisać. Ja piszę na podstawie tej świadomości, która, która jest we mnie, dopóki ona jeszcze jest. I wiedzy, którą pan ma. No i wiedzy, którą mam, tak. To jest... Panie Andrzeju, myślę, że każdy wrażliwiec w tych książkach znajdzie coś dla siebie, bo jak to bywa w pana pisarstwie, proza przetykana jest, tak sobie pozwolę nazwać, złotymi nitkami poezji. I myślę, że między innymi dzięki twórcom takim jak Pan, ta cała przeszłość Bieszczadów nie zaginie do końca. Że każdy będzie ją mógł mieć jak na dłoni. Bardzo dziękuję dzisiaj Panu za rozmowę. Bardzo pracowita ta Pana emerytura. Tak, od dwóch lat jestem na emeryturze i każdego roku piszę jedną książkę. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem dzisiaj był Pan Andrzej Potocki. Dziękuję.